Dobra, udało się za pierwszym razem. No nie! Pieprzona bomba! Kurde, musicie tak robić? O, widzicie? Secret area. Dobrze, żeśmy tutaj przyszli. Tego nawet nie widziałem na live, więc... To mi się wydaje, że to jest chyba dobrze, że to odkryłem. Bo przy okazji trochę zetek sobie nadrobiliśmy. I dwa mamy żetonki Rafa i Tumble. Tak więc, jeżeli zdobędziemy jeszcze ich 8, to będziemy mieli kolejne dodatkowe życie, co się bardzo opyla. Ale zostałeś pociśnięty, gościu. Normalnie wstyd. Wstyd i hańba, gościu. Gdzie my jesteśmy teraz? Za pomocą tej beczki możemy... Oj, ktoś dzwoni. Kurde, dzwonią z rana, kurde, domofonami. A ja tutaj nagrywam teraz. Ja pierdziulę. O Jezus Maria, dobra, gościu, to już nie jest śmieszne. W sumie to w ogóle nie było to śmieszne. O, i widzisz, sobie posiedzisz w klatce, nie będziesz mi kurwa tutaj psuł nagrywek. Chyba można przesunąć, co nie? A, możemy sobie tak oskoczyć. Ale tu potrzebujemy tego, power upa ninja. Tam będziemy mogli się za tą linkę złapać. Dobrze. Ładnie się złapaliśmy. Co się teraz stało? Coś żeśmy odblokowali. Chyba, że musimy teraz do poprzedniej sekcji wracać. A nie, tutaj mamy przecież. Kurde. Nie ogarnąłem petardy. Ale jesteśmy ninją teraz. Teraz będziemy mogli wyżej skakać. Tutaj jeszcze nie idziemy. Nie ma co. Najpierw tam trzeba się dostać. Kurde, szybciej do góry. Ale ona się ześlizguje. Jeszcze raz, idziemy się złapać. Ale kurwa, nie tu. Tam na dole. Dobra, idziemy skopać dupę temu frajerowi. O, proszę bardzo, patrzcie, przez niego zetek tracę. Teraz już tak nie będzie dobrze, teraz tak nie będzie kolorowo. Zaraz dostaniesz w tubę, gościu, i będziesz kurwa leżał. Więc na chuj kozaczysz. Proszę bardzo, patrzcie, jak on obrywa. Co za kurde śmietnisko. Daj mi gościu spokój, a nie. Się kurwa produkujesz. Przez niego mam tylko 8 zetek. Jeszcze raz. Szybko, szybko. Naładujmy sobie raz jeszcze. I idźmy tam. Dobra, zebrane, no to teraz możemy iść sobie tam robić. Tamtą sekcję, którą powinienem robić już wcześniej. Ale że skupiłem się na zbieraniu koksów. Albo po prostu kół zębatych, no to tak to wyszło. Wyszło jak wyszło. Czyli nie wyszło. O! Kurde! Tumble, co ty odwalasz?
Ta w pizdę dostaniesz, gościu, za te wszystkie kurde kozaczenia. Będziesz taki kurde bity. Oj, ale ty będziesz teraz bity. Zobacz, jak będziesz bity. Aż się kręcisz normalnie. Nie wiesz, co ze sobą zrobić. Trudno. Takie żyćko. No i sobie przy okazji trochę doładowaliśmy, co trzeba. No ja No ale patrzcie, jak ładnie towarzystwo zostało pociśnięte. O, dobrze, dobrze. Zetki tutaj mamy pozbierane. A tutaj tylko klatka się pewnie zamknie, co nie? Ta, ale tam i tak już nikogo nie ma, więc nie ma co się przejmować. Klatka, w której nikogo nie ma. Hehe, a to ci dopiero dobre. No, tu mamy drugiego Dream Keya, elegancko, czyli mamy już połowę Dream Keyów zebranych. Możemy iść dalej. Ale tu będzie, oj, tu będzie ciekawie. Już widzę. Dobra, teraz musimy jaka zwykła tumble pocisnąć towarzystwo i to będzie dopiero kurwa wyzwanie. Dobra, uciekamy. Oj. Oj, oj, oj. To jakaś nowa section. Dobra, teraz tego zielonego kurwa gnojka zabić. Chyba się udało. Tu się drzwiczki odblokowały. No nie! Oni muszą być jeszcze tu u góry? No chyba muszą. Ale przynajmniej mamy 5 zetek. Jak odblokować te drzwiczki? To jest właśnie teraz dobre pytanie, bo nie wiem teraz, czy iść tutaj, czy iść tam do góry. Spróbujmy najpierw tam do góry pójść. To jakaś nowa sekcja się ładuje. O! Pierwszego Wingsa mamy, okej. A co się stanie, jak pójdziemy w tamtą stronę? Aha! Dobra. To nieźle. Aha! Dobra. Ty, to dobrze, żeśmy zrobili, że lepiej wtedy, żeśmy poszli. Przynajmniej sobie trochę zetek nadrobiliśmy i mamy trochę więcej żetoników Rafa i Tumble. Więc no, teraz możemy iść ratować pierwszego Wingsa. Tak, musiałem zrobić sobie tego save state'a i load state'a, dlatego że po prostu, no mówię, byłem ciekaw, nie? A też nie chcę na pałę jakby trochę tego przechodzić, wiecie, o co chodzi. Mamy zablokowane. To były te odblokowane drzwiczki, tu już byliśmy. Tutaj się pojawiliśmy. Tu byliśmy. Dobra, i co teraz mamy zrobić? Bo tu już byliśmy. A tu nie ma żadnych innych drzwi, ani nic. Szczerze powiedziawszy, muzyka w tej grze bardzo mi przypomina Pac-Mana World. Tak bez kappy. Szczerze powiedziawszy. Ale pewnie, nie, pewnie tylko mnie to przypomina Pac-Mana. O Jezu. Teraz gdzie my mamy iść, kurde?
Tu są jeszcze drzwi zamknięte. Nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Ty, ale tu mnie nie było. A, widzicie? Frajer tam jest u góry, siedzi. Śmieć. Dobra, mam pewien pomysł. Nie będzie mi do tego potrzebne ninja. Po prostu postaram się tam wskoczyć do niego. I może go, kurde, w tubę zdzielę. Tu mamy jeszcze jakieś przejście. A, nawet nie muszę się wracać, widzicie? Znowu jakaś sekretna area. Area. Dobra, chodź tu. Chodź, idziemy się klepać. Dobra, padł. Frajer. Elegancko. Już go nie ma. Jestem teraz ciekaw, co się stanie, jak tedy pójdę. A, nic się nie stanie. A tedy? Tym bardziej nic. Okej, okay, czyli to była taka sekretna mała arenka. Okej. Okay. Zamrożony pirat. Elegancko. Ale piękny wodospadzik. Pięknie, pięknie. Krab mnie będzie chciał zabić. Nie dam się tak łatwo. Dobra, jest ósemka. Czyli tutaj mamy 29 zebranych, więc teraz potrzebujemy jeszcze jedno koło zębate. Ale tu mamy drzwi zablokowane. Aha! I teraz pytanie, gdzie mamy ostatnie koło zębate? To jest bardzo dobre pytanie teraz. A tam może być. No właśnie. Potrzebujemy 30, a mamy 29. Nie zgadnę, tu będzie bomba, jak nic. No i elegancko. 3 Dream Key'e. Oznacza to, że już nam brakuje ostatniego i ostatniego Wingsa. I będziemy mieli poziom zrobiony w 100%. Teraz poszukujemy ostatniego Dream Key'a. Myślę, że daleko szukać nie będziemy musieli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie, no soundtrackowo, kurde, naprawdę ładny jest ten poziom i graficznie. Ładnie się prezentuje. O! Coś tu możemy zrobić, już widzę, że ninja będzie znowu brany. A jak, kurde.
Oraz ostatni Dream Key mamy zebrany. A będzie ninja brany. O, ale będzie rozpierducha. Hehehe. Teraz będziemy się ostatniego Wixa uratować i koniec poziomu. Będziemy mieli już ostatni poziom przed nami, gdzie ostatnie Wingsy będziemy zbierać i będziemy mieli zrobione wszystko na 100%. Na 100%. No ale nikt się nie zespałnił z powrotem. Tak więc możemy sobie iść tutaj. O, możemy przeskoczyć tak elegancko. Ale czy ktoś pytał nas, czy możemy tu wejść? Po prostu sobie przeskoczyliśmy i tyle. No, kurwa, coś czułem, że tutaj bomba będzie, bo byłoby za łatwo. O, teraz sobie pójdziemy tutaj. Dobrze. Już mamy nawet bramę odblokowaną. To pozbierajmy te ostatnie koksiki, żeby nie było przypału. Mamy ich w dupie, bo w sumie oni mnie nie obchodzą. Tak nie żeby coś. Koło dupy mi oni latają. Te zgredy. O, elegancko. Widzicie sobie, pozbieramy księżyce i zejdziemy w dół, bo tutaj zetki mamy. Zetki, 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 czezetki. O. Elegancko, dobra. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Mamy jeszcze dwa żetoniki do zebrania. Nie zdążyłem, a chciałem sobie przedłużyć. No ale nieważne. Tam bomba jest. I tyle. Aha, i tutaj nic nie ma. Myślałem, że tutaj Wings będzie albo coś, ale kurde nie ma, no najgorzej. Kurde, szkoda, myślałem, że coś tu będzie. A, jest. Okej. No to poziom mamy zrobiony, kurczę, a myślałem przez chwilę, że mnie wróci z powrotem tam do góry, a się okazuje, że jednak nie. Dobra, no to to mamy zrobione, kolejny poziom zrobiony na 100%, elegancko, moi drodzy. Poszło całkiem fajnie. Został nam już tylko jeden poziom i bossik, i potem finałowy bossik, tak więc... Będzie się działo. Myślę, że dzisiaj na spokojnie kończymy sobie gierkę. W końcu, w sumie słowa dotrzymałem. W lato będzie skończona cała gierka i w wakacje. A, i muzyka się teraz zbugowała. Ja pierdolę, no czemu tak jest, że ja zapisuję i się muzyka buguje? No do chuja wafla. Dobra, muzyka się już odbugowała. Więc teraz możemy sobie śmiało iść tutaj. Chyba to był ten... Tak, tu jest ten ostatni poziom, który na nas czeka, gdzie tutaj mamy aż 3 Wingsy do uratowania. I to jest też poziom, który widziałem na wczorajszym streamie, ale tylko początek tego poziomu. The Scary Mary. Zobaczymy, na czym to będzie polegać. Na czym to będzie polegać.